Ładuj! Salwo! Ładuj! Salwo! Ładuj! Salwo! Na mapie, była nazywana i my, nasze pokolenie cieszyło się tą Polską, chociaż rozumieliśmy ją inaczej, ale czuliśmy, że to nie jest niepodległość, to nie jest suwerenność. I tak było do 1989 roku. I można powiedzieć, że od tego roku, czyli po raz 33, świętujemy tak prawdziwie naszą niepodległość. Dostrzegamy wszyscy te zmiany. I pewno rozwój byłby szybszy i skuteczniejszy, gdyby wszyscy Polacy nie tracili czasu na spory, tylko wykorzystywali go do wzrostu poziomu życia obywateli. Ten rozwój jest nam potrzebny. Widzimy, jak to wygląda. Elity polityczne, ja nie wiem, czy one są w ogóle, bo dla mnie elita to jest taka grupa, która dostrzega dobro i wszystko robi, żeby to dobro osiągnąć dla dobra wspólnego, jakim jest ojczyzna. To jest elita. Baczność! Na lewo! Patrz! Jako naród mamy za sobą trudne doświadczenie dwukrotnej utraty niepodległości. Obserwując to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, mamy świadomość, że państwo jest dla narodu wartością najwyższą. Dlatego tak mocno zaangażowaliśmy się w pomoc dla Ukrainy. Dzisiaj, przy okazji Narodowego Święta Niepodległości, dziękuję Państwu za okazaną pomoc i wsparcie okazane Ukraińcom przebywającym w Dębicy oraz za okazaną dobroć w postaci pomocy humanitarnej kierowanej na wschód. Polska cieszy się dzisiaj dobrobytem, jakim jest życie w pokoju.